I witajcie serdecznie na kanale GWW15. Dawno mi nie było. Dawno nie nagrywałem, bo nie chciało mi się, bo temat zdechł, bo, 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 bo. bo. No i tyle. Teraz jestem, ponieważ znalazłem na swoim dysku Pewne materiały, które kiedyś tam przygotowywałem, miałem coś z tym zrobić, miałem coś tam nagrać, coś tam puścić, pokazać i zapomniałem o tym. Teraz niedawno znalazłem. I cóż takiego chciałem Wam teraz pokazać? Otóż chciałem Wam pokazać, jak byłoby widoczne oczywiście to przygotowałem w blenderze jak byłoby widoczne zakrzywienie kuli ziemskiej, gdyby nie było atmosfery. I jakby to wyglądało w Blenderze? Znaczy nie wiem, jak powinno wyglądać naprawdę, ale naprawdę wygląda trochę inaczej, gdyż jest nad naszą Ziemią, nad naszymi głowami otacza nas wszędzie atmosfera. Natomiast w Blenderze i nie ma, nie potrafię zrobić czegoś takiego, nie potrafię odwzorować i dlatego nie będzie atmosfery, będzie tylko właśnie ten zarys. Przygotowałem taką animację, i przygotowałem ją w taki sposób, aby sekundy, które będą tutaj upływać, jakby symbolizowały kilometry. Tak to jest zrobione, że tyle i tyle klatek mija sekunda, i tak na takiej wysokości jestem nad ziemią. Przygotowałem taką wielką ziemię. Chciałem tutaj pokazać, jak znika statek za horyzontem, ale to mi się tu nie, uda, nie udało. Właśnie ja z myślą o tym w ogóle to przygotowywałem. Widocznie blender nie ogarnia tak dużych, jakby proporcji, tak dużych różnic proporcji między statkiem, a ziemią i dlatego chyba to nie wyszło, nie wiem nie, blender nie jest tak precyzyjny chyba żeby to pokazywać nie, chyba nie do tego też został z, z, zrobiony natomiast jako kulę ziemską fajnie to pokazuje i jeżeli się oddalimy z nią o, od niej właśnie na wysokość tyle tutaj ile będzie pokazywało upływ sekund to zobaczymy że ta krzywizna nie jest dość długo, długo zauważalna, nawet gdybyśmy zdjęli atmosferę, tak jak tu nie ma na, tym, na, tym, na tej animacji w blenderze. I tu widzimy, że ta atmosfera no, powoduje brak tej atmosfery, powoduje, że ten, ten obraz jest bardziej wyraźny, wyraźny. Ten horyzont nie jest taki rozmyty. I zobaczmy, jak to wygląda. Na pierwszym kilometrze zupełnie nic się nie dzieje, nie widać żadnej krzywizny, gdybyśmy tu chyba jakąś kreskę chcieli przestawić, to też nie dałoby rady. Wznosimy się wyżej i widzimy, że w miarę upływu kilometrów nic się jakby dalej nie dzieje, tak? A więc wznosimy się tutaj na mniej więcej wysokość tej, tą przelotową, 10 kilometrów. Jest to odpowiednik tu 10 sekund. Upływającego tego czasu, jesteśmy właśnie na 10 tysiącach metrów, a więc 10 kilometrów. Jeżeli wznosimy się wyżej, puścimy tę animację dalej, ona wskazuje potem tam 13 km, i tu się już powoli zaczyna dziać. I ja z, rozmawiałem kiedyś z takim człowiekiem, który stwierdził, że na wysokości tej przelotowej powyżej tam 10 kilometrów, 12, widać już lekkie zakrzywienie kuli ziemskiej, ale to mogło być jego subiektywne odczucie, natomiast Blender też pokazuje, że tutaj już się zaczyna, jakby to, dziać. To znaczy, ja to przygotowałem w ten sposób, to że mamy animację, jakby stworzoną dla, z punktu widzenia kamery Full HD, kamera Full HD 1920x1080, i jak widzimy tutaj, już widać lekkie zakrzywienie, i lecimy dalej. I dochodzimy aż do 34-35 km. I tutaj już daje się to wyraźnie widoczne. Zda... Zdaje się, że to jest już wyraźnie widoczne w blenderze. Natomiast to nie tylko blender. Słuchajcie, wiem, że ja często się powoływałem na taki film, który jest nagrany właśnie taką kamerą, jaką ja tu zrobiłem w blenderze, czyli Full HD. 1920x1080. I tutaj zobaczcie, że też widać takie właśnie zakrzywienie. Te zakrzywienie nie jest duże, ale jest już wyraźnie widoczne. Przypominam, przypominam drodzy płaskoziemscy i inni, którzy macie jakby kulowstręt, że tutaj to jest zwykła kamera, która jak jest nisko na horyzoncie, nic nie zaokrągla się ten horyzont, natomiast kiedy ona się wzniesie na, na wysokość od około 30 km, wyraźnie widać lekkie zakrzywienie i tam się nie da nic po prostu już z tym zrobić. Niestety po prostu widać to zakrzywienie. Tak jak tu blender pokazuje, że tak powinno to być widać. Zatem, no, jest to dowód na kulistość Ziemi. Wiem, że ten temat w ogóle. Znaczy dowód, może nie dowód, no ale jest jakaś to tam przesłanka. Widać, że, że to ma ręce i nogi. Wiem, że temat już trochę tak zgas przycichł, właściwie mnie już zupełnie przestało to interesować. Wiem że, wiem, że są ludzie fajni, którzy dalej walczą z tą płaską ziemią. Jest Fizykot Czapy, jest Tomasz Midle. Pozdrawiam serdecznie tych twórców. I tam jeszcze pewnie by się jakiś znaleźli. I myślę, że oni też już tak niechętnie do tego podchodzą, ale jakoś im się chce robić i bardzo się cieszę, że komuś się jeszcze to chce robić, bo czasem mi się wydaje, że jednak to potrzeba tego jest, bo potrzeba takiej przeciwwagi. Zresztą widzicie, jak to się dzieje, że na kanałach płaskoziemskich dostajesz po prostu bana i nic nie możesz zwojować, ponieważ jest to, dla mnie jest to rodzaj sekty. Tak, tak działają systemy totalitarne i sekty, że po prostu zamykają się w swoim kręgu. My jesteśmy cacy, reszta jest zła, chce nas zniszczyć, chce nas zwalczyć. Musimy z nimi walczyć, walczymy z systemem, musimy się od tego systemu odizolować. To jest typowe podejście sekciarskie i typowe to podejście totalitarne. Witamy w Korei Północnej, witamy w różnych yy, sektach sekta Muna, sekta Świadków Jehowy i inne takie. I to po prostu pięknie tam działa i to w taki sam sposób. Albo, albo popierasz nasze poglądy, albo cię żegnamy i nie ma z tobą dyskusji. Tak to działa. Tak działa religia, tak działa ten nasz mózg. Jest pewnie wiele, wiele opracowań psychologicznych, psychiatrycznych. Pewnie dużo by się tutaj mogli ludzie różni, którzy się coś na tym znają wypowiedzieć. Natomiast... Ja to tak widzę ze swojej obserwacji, że to jest bardzo podobne. To chyba tyle by było. Mam jeszcze jeden filmik, ale po, zrobię go następnym razem. Pokażę, opowiem o płaskoziemskich gwiazdach i planetach, które no, mogą być elektryczne, elektroniczne, telegraficzne i nawet. Holograficzne, ale na pewno nigdy nie są to ciała stałe, tak jak tam fałszywa nauka nam ciągle mówi, bo widać to w super powiększających aparatach. I właśnie mam taki filmik, znalazłem taki filmik u siebie, gdzie kiedyś właśnie nagrywałem to, zajmowałem się tym problemem, nigdy nie zostało to wyemitowane, to było na, to było sprzed iluś tam, no chyba lat już, ja nie wiem ile to minęło, kiedy robiłem materiały o refrakcji, to wtedy też robiłem na ten temat film. On będzie, mam nadzieję, że go zrobię, mam nadzieję, że go puszczę, a teraz to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów, którzy tam pewnie czekają na te filmy nieraz, chociaż pewnie już nie czekają, bo po co? Jak on i tak nie nagrywa, nie nagrywa. No ale tak jak mówię, no, już ten temat jakby przygasnął, no Chciałem coś jeszcze o moich byłych fajnych braciach powiedzieć, świadkach Jehowy, ale to też pojawiło się teraz tych, tych, kanałów na ten temat tyle, że, że po prostu nie wiem, nie wiem, czy ja w ogóle mam po co coś gadać, no, To, co chciałem tam się wygadać, to się wygadałem. I jakoś nie widzę też potrzeby, no może coś tam kiedyś jeszcze opowiem, jak mnie coś znajdzie. To tyle by było, na tyle. Pozdrawiam i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.